Lekarz rozmawiał z rodzicami pięciolatka, ofiary nożownika. Streścił w 6 słowach ciężką rozmowę. Dziś w Poznaniu doszło do bulwersujących wydarzeń. Grupa przedszkolaków, które udały się na wycieczkę, zostały zaatakowane przez 71-letniego mężczyznę. Mężczyzna śmiertelnie ranił nożem pięciolatka, który zmarł w szpitalu na skutek poniesionych obrażeń. Lekarz, który przekazywał jego rodzicom tragiczne wieści, właśnie podsumował ich rozmowę. Aż trudno powstrzymać łzy. Nożownik śmiertelnie ranił 5-letnie dziecko w Poznaniu. Dziś między godziną 10 a 11 na poznańskim Łazarzu doszło do tragedii. 71-letni mężczyzna uzbrojony w nóż zaatakował grupkę przedszkolaków. Po tym, jak dźgnął 5-letniego chłopca w klatkę piersiową, usiłował zbiec z miejsca zdarzenia, jednak, jak poinformowała policja, został zatrzymany przez przechodzącą obok miejsca tego zdarzenia policjantkę w czasie wolnym od służby. Echa tej dramatycznej sytuacji nie cichną. W mediach wciąż pojawiają się nowe informacje o nożowniku, których udzielają osoby, które były świadkami jego ataku. Na temat tej tragedii postanowił wypowiedzieć się również lekarz, który przekazywał wiadomość o śmierci 5-latka jego rodzicom. Jego relacja sprawia, że łzy same napływają do oczu. 5-latek, ofiary nożownika z Poznania, nie udało się uratować. Gdy nożownik rzucił się na grupkę przedszkolaków, udało mu się dźgnąć jego z dzieci. 5-letni Maurycy został zraniony w klatkę piersiową. Po tym zdarzeniu dziecku próbowały udzielić pierwszej pomocy osoby, które znalazły się na miejscu zdarzenia. W przeciągu 4 minut pojawiła się również karetka, którą chłopczyk został przetransportowany wprost na blok operacyjny w pobliskim szpitalu. Niestety lekarzom nie udało się go ocalić. Ciężko jest wyobrazić sobie, co czują rodzice 5-latka. Medyk, który przekazywał im wiadomość o śmierci ich synka, nie krył poruszenia całą sytuacją. Lekarz właśnie podsumował tę dramatyczną rozmowę. Lekarz podsumował rozmowę z rodzicami ofiary nożownika. Dziennikarzom programu TVN Uwaga udało porozmawiać się z lekarzem, który uczestniczył w operacji 5-latka, który został raniony dziś przed południem przez nożownika. Mimo wielkich starań pracowników szpitala, chłopca nie udało się uratować. Rany, jakie zadał mu 71-latek, były zbyt poważne. Wszyscy chcieli wyrwać tego chłopca ze szponów śmierci. Piękny 5-letni chłopaczek, który odszedł z tego świata zupełnie niepotrzebnie. Cały zespół bardzo to przeżył. Wszyscy czekaliśmy na to dziecko przed szpitalem, bo wiedzieliśmy, co się stało. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, opowiedział profesor doktor habilitowany N. Med. Przemysław Mańkowski ze Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Lekarz dodał również, że obrażenia 5-latka były na tyle rozległe, że, nawet gdyby zabieg został przeprowadzony wcześniej, miałby on taki sam skutek. Następnie przytoczył on rozmowę z rodzicami chłopca. Wystarczyło 6 łamiących słów, by ją podsumować. Rozmowa z rodzicami była bardzo trudna, ujawnił profesor Przemysław Mańkowski.